Prosta i skuteczna metoda na lepsze pozycjonowanie ofert, a do tego tańsze i skuteczniejsze reklamy przed Halloween, ale nie tylko. To bardzo uniwersalna metoda, która działa na co dzień, ale nabiera więcej mocy przed większymi okazjami, jak właśnie ta, która niedługo nadejdzie. Dzisiaj bardzo krótko, przejdźmy od razu do rzeczy. Dla tych, którzy nie mają lub nie korzystają z planera kampanii, to przedstawię kilka przykładów gotowych, które będziecie mogli u siebie wykorzystać. Natomiast polecam, żebyście zaczęli korzystać z planera, bo to jest idealne narzędzie do wyszukiwania słów kluczowych. No i jeżeli chcecie dobrze sprzedawać, to już jest bardziej konieczność niż dodatkowa opcja. Natomiast do tych, którzy już to robią, już korzystają z planera, pokażę Wam metodę, jedną z metod, jaką wykorzystuję, szukając słów kluczowych dla swoich klientów, i będą to błędy, bo ludzie popełniają błędy i to jest zupełnie naturalne, a my możemy to po prostu wykorzystać, bo nie chodzi o to, żeby ludzie wyszukiwali poprawnie i byli zawsze poprawni. To nie jest naszym celem, dlatego nie musimy chociażby klientów edukować w tej kwestii, tylko nam zależy, żeby wyświetlić to, co my mamy, kiedy oni szukają tego w taki sposób, w jaki to rozumieją. No i czasami używają dziwnych nazw, a czasami właśnie wpisują z błędem. Żeby pokazać na przykładzie, dalej nie kręcić, takie bardzo popularne już router przez samo U, a nie OU. No i tutaj widzimy, że już router, czyli napisany z błędem, już ma dużą konkurencję i bardzo dużo wyświetleń. Dla porównania zróbmy sobie zwykły router napisany poprawnie. Widzimy, że tu jest dużo więcej tych wyszukań. Konkurencja wszędzie jest duża. No i w tym przez samo O dalej, przepraszam, router dalej coś jeszcze można znaleźć. Na przykład router Wi-Fi, tych wyszukań jest jeszcze sporo i jest średnia konkurencja. No i o te są fajne, ciekawe słowa, ciekawe frazy, gdzie jest dalej dużo wyszukań, no i ta konkurencja mała. To są takie najlepsze frazy. No i tego przykładu może być naprawdę więcej. Może być bransoletka pisana przez S poprawnie. Widzimy, jak to wszystko wygląda. Duża ilość wyszukań, ogromna konkurencja. Napiszemy przez Z i zobaczcie, jak to wygląda. No, to jest mokry sen ludzi sprzedających biżuterię. Dlatego zachęcam do wykorzystania, chociaż spalę sobie tym bardzo dobre słowo, bo sami z niego korzystamy. Chociażby czasami są takie błędy jak etui, gdzie wydaje się dość naturalne, ale jeżeli napiszemy je przez J, etui, takie wyszukania też się pokazują. No wiadomo, tu jest zasięg już dużo mniejszy, ale też mała konkurencja. I teraz zobaczcie, co się dzieje z Halloween. Wpisujemy Halloween. Duża konkurencja, jest trochę tych wyszukań. Natomiast Halloween można napisać na kilka różnych sposobów. Można na przykład odciąć jedno L, Halloween. I znowu, duża ilość wyszukań, stosunkowo duża ilość wyszukań. No i wszędzie ta niska konkurencja. Można napisać przez dwa ly, ale przez jedno E. Halloween. Znowu 800 wyszukań, mała konkurencja. Te wszystkie stawki CPC są też tutaj niższe, dlatego jeżeli umieścicie te słowa w tytule, w ofercie lub jeżeli macie taką możliwość w panelu jako słowa kluczowe, no to koszt waszych reklam spadnie, CPC spadnie, a efektywność tym samym wzrośnie, więc będziecie osiągać lepsze zwroty. No i ostatnia kombinacja, najmniej popularna, czyli przez jedno L i jedno E, Halloween. Zawsze to jest te 200 i mała konkurencja. No i tak, tutaj pojawia się teraz pytanie, czy warto to robić? No bo z jednej strony w ten sposób wystawiamy się na wyszukania czy zapytania klientów, którzy w ten sposób wyszukują czegokolwiek związanego z Halloween. No i możemy do nich dotrzeć, możemy im to pokazać, no ale z drugiej no, wypadamy trochę niekompetentnie, bo jeżeli ktoś inny szuka coś na Halloween, zobaczy, że my nawet nie potrafimy tego napisać,
no to może sobie pomyśleć, że nie jesteśmy dobrym sprzedawcą, skoro chociażby nie przykładamy wagi do jakości swoich ofert, to być może jest również podobnie z obsługą. Tak więc, jakie na to są rozwiązania? Jeżeli nie chcemy robić tego tak bezpośrednio, rzucać w tytuł, można to schować na przykład w opisie. No w opisie jest dużo łatwiej przemknąć czy przemycić takie słowo. Nawet jak ktoś przeczyta, to nie zauważy tego błędu. Wiadomo, w pierwszej kolejności wyszukiwarka sprawdza tytuły, ale dopiero dalej, ale dalej też sprawdza opisy, więc tam jest szansa się pojawić. To jest jedna opcja. Druga opcja to jest, jeżeli macie na przykład zapasowe konto, jeżeli nie sprzedajecie tylko na jednym koncie, na tym głównym możecie robić wyłącznie poprawne słowa, czyli wszystko robić idealnie, a na tym pobocznym czy rezerwowym możecie testować i możecie wrzucać takie właśnie słowa, żeby wykorzystać ten też potencjał. Ostatnia rzecz, dostępna jedynie dla agencji, czyli słowa kluczowe, słowa wymagane i wykluczające. Jako agencja możemy dopisywać takie słowa do każdej oferty i one działają tak jak przedłużenie tytułu, czyli klient będzie wyszukiwał naszą, będzie mógł zobaczyć naszą ofertę, jeżeli wpisze w wyszukiwarkę te słowa, które dopisaliśmy, ale nie zobaczy ich w tytule. Więc jeżeli współpracujesz już z jakąś agencją, napisz do nich, żeby dodali te trzy wersje do twoich ofert. Akurat tyle można dodać, trzy słowa. Oczywiście my mamy swoje sposoby, żeby tutaj też tych słów wpisywać więcej, natomiast nie mogę się z nimi podzielić, nie mogę się nimi podzielić głośno. Więc tak, więc jeżeli nie macie takiej możliwości, a współpracujecie z agencją, nawet nie z nami, bo jeżeli z nami, to już my to zrobiliśmy dla was, to poproście ich o dodanie tych trzech słów. No i to by było na tyle. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej o sposobach wyszukiwania takich fraz kluczowych, które mają największy potencjał, czyli mają mało konkurencji i dużą ilość zapytań miesięcznie, no to zachęcam do sprawdzenia mojego kursu, w którym poświęciłem temu całą lekcję. To by było na tyle. Dzięki wielkie. Cześć.